Siemano wszystkim, z Tronu Mateuszowi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dnia z Życia Silvera, dokładnie tak. No i dobra, zobaczymy sobie dzisiaj, jak Mateusz skilluje. Jak Mateusz skilluje. Dobra. Ach ten mój movement. Gdzie? Jest! O kurde! Co to było, moi drodzy? Dobra. Został sam na pięciu, gościu. Dobra, gdybym był antyterrorystą i sejwował, to gdzie bym się ukrył? No to jest dobre pytanie. Może na respie terrorystów. To jest dobra myśl. Kurde. Dobra, tam był. W ogóle, wiecie co jest największym minusem w byciu Silverem? Nie to, że się nie potrafi grać, tylko trafia się zazwyczaj na... Ja nie lubię, jak się ludzie chwalą, a sami nie mają za dużo do powiedzenia, tak wam powiem szczerze. Bo... Wiecie, nie chcę tutaj nikogo się obrażać, ale... Nie wiem, po co się ludzie tak wyzywają w tej grze. Jeden HP! Ale czemu ja tego nie zabiłem? Asysta, no dobra. No i w ogóle, moi drodzy, dzisiaj byśmy mogli już bić golda, ale tak już teraz mówię na serio, bo ostatnie trzy mecze, które grałem już na samych goldów. Tam chyba były dwa tylko silvery. Także wiecie, teraz idzie mi dosyć łatwo i boję się, że mogę grać z silverami 5, ale mam nadzieję, że gram z goldami, tak? I jakbym teraz otwierał tak przez cały meczyk, to naprawdę byłoby, moi drodzy, fajnie, bo bym mógł już zdobyć tego golda. Zwłaszcza, że to jest już mój chyba dziewiąty mecz. Jeżeli go wygramy, to będzie dziewiąty mecz z rzędu wygrany. Także no, jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra. Nie, to słuchajcie, to nie są goldy. Kurde. Już miałam taką nadzieję, że na odcinku wbiję golda, ale nie. Nie ma opcji, moi drodzy. Za łatwo mi idzie, jeszcze wiecie, nagrywanie, stres, trzeba mówić, grać, nie, to nie mogą być goldy. Chyba, że to są jakieś kierowane goldy, to wtedy mi to pasuje, nie, ale wątpię. Dobra, zagramy sobie awką. Teraz tak trochę się śmieję, bo kupienie awki, znaczy strzelanie właściwie z awki, z moich rąk, to jest... bardzo ciężkie, żeby coś trafić, nie jestem za bardzo dobrym KDS-em. No ale dobra. Ale super dla nowy smoke. Ale się fajnie ten flash rozbił. Kurde. Aha, tubi. No i pierwsza śmierć, moi drodzy. No, tak podejrzewałem, że jak już kupię awkę, to wątpię, żebym z niej coś ugrał. Ej, ale nie wiem, dlaczego to tak jest, że jeżeli wygrywa się 5 meczy, czy tam więcej z rzędu, tylko dlatego, że ma się dobry team i gra się na goldy i silveru 6, to w tym momencie daje mi niższe rangi. No, tak podejrzewam, że to są niższe rangi, bo nie sądzę, żeby goldy tak, wiecie, myliły jeszcze, zamiast na przykład pistoletu wyciągnąć nóż, nie? To tak... Mateo. Mateo drabo, Mateo kupuje suby. Rozwalam mnie to czasem. Ej właśnie, jak macie do mnie jakieś pytania, bo w sumie ja tego nie za bardzo będę tak montował, bo turniejów się nie montuje, to możecie zadać w komentarzu pytania, ja sobie tutaj wezmę telefonik, tak, następnym razem i po prostu będę odpowiadał na te pytania. Odnośnie kupowania subów, bo tam ktoś się mnie pytał, w poprzednim odcinku pamiętam, no to... Tak za bardzo nie mam co się tutaj wypowiedzieć. Nie kupowałam nigdy subów. Ale po mojemu to się tych subów w ogóle nie da kupywać. A to dlatego... Słuchajcie, posłuchajcie teraz uważnie. I każdy hejter, który mnie tam nie lubi, ja go rozumiem, tak? Nie każdy musi mnie lubić. Ale jeżeli, kurde, ty jesteś hejterem, to pomyśl logicznie. Już nie myśl o tym, że mnie nie lubisz, czy cokolwiek. Ale pomyśl logicznie. Czy YouTube, platforma, którą ogląda 4 miliardy, czy tam 5 miliardów osób, tak? Czy ona by mogła sobie pozwolić na kupowanie subów? Bez przesady, tak? Przecież ta platforma YouTube byłaby skończona, gdyby sobie pozwoliła na kupywanie subów, więc to tak troszeczkę się mija z celem, tak? Kurde. Ej, patrzcie, jaki będzie łatwy meczyk. Kurde. No i niektórzy mówili mi, dlaczego mam tylko 5 pingu na turniejówkach, no bo mam internet, moi drodzy, 350 mega pobierania i 350 mega przesyłania. Jak ktoś nie wierzy, to ma screena w opisie i może sobie zobaczyć, tak? Więc ja mam dosyć szybki internet, dlatego mam też tyle pingu tylko.
Ale to będzie taki łatwy meczyk, wam powiem szczerze. No takiego łatwego meczyku to jeszcze chyba nigdy nie było, moi drodzy. Ojeju, kurde, co się stało? Mateusz, co ty robisz? Patrzcie, tylko dlatego, że ja bardziej tak wyczekuję i nie szukam fragów, zamykam, tak? Kurde, no nie, na odcinku tak nie może być. Ale będzie szybki bardzo meczek i takie meczyki w sumie lubię. Chociaż też z drugiej strony lepiej się ogląda meczyki, które na przykład są takie bardziej emocjonujące, w sensie, że coś się dzieje, tak? Że na przykład dużo razy ginę czy coś. To i hejterzy mogą podbić mi statystyki. A tak jak wszystko idzie dobrze, to nie ma tych emocji, tak? Tak jak, co to za film kryminalny bez zabójstwa, tylko na przykład... Nie wiem. Ej, tak ciekawości, zobaczę sobie, ile oni mają godzin, nie? Zobaczymy sobie. Jak będą mieli mało, to znaczy, że to na pewno nie są goldy. Aha, 1300. Okej. No to mogą to być goldy, tak? I w sumie jakbyśmy wbili teraz golda, to naprawdę by było fajnie. Ja bym się wtedy mega cieszył, bo ja teraz ostatnio nie gram z widzami. Nie gram ostatnio z widzami, tylko gram, staram się grać sam, żeby właśnie wbić samemu tego golda, żeby później nie było, że pewnie grałeś z widzami, ktoś cię boostował. Nie, takiego nie było czegoś. Dzień dobry, obe czyste, fajnie, że go nikt nie plantuje. Dobra, ja bym bardzo chciał teraz zostać w klaczu. Dziękuję bardzo, no super. No jak ma się 1300 godzin, no to już się powinno być chyba goldem, nie? Nie wiem. Jak ktoś ma ponad 1300 godzin i siedzi w silverze, to może napisać w komentarzu. Wydaje mi się... Ole, dostałem jaja do kieszeni. Wydaje mi się, że jak już ma się tyle godzin, no to raczej w silverze się nie powinno siedzieć. No ale nie wiem, bo tak jakoś za łatwo idzie, nie? Nawet mi, ja tak czuję, że zawsze jak nagrywam, to ciężko mi idzie, a w tym momencie idzie mi całkiem fajnie. Czy w sensie, że się przyjemnie gra? Dobra, kupię sobie to, bo jeszcze z tym dzisiaj nie grałem, a z tym się podobno fajnie gra, jak się to broń kupuje, to się gra w Battlefielda. Podobno nigdy nie grałem w Battlefielda. I możecie swoją drogą napisać, jaka jest wasza ulubiona gra. Bardzo bym był wam wdzięczny, bo wiecie, moja to jest CS. Co z tego, że w niego nie potrafię grać, ale to jest inna działka. Moja to jest po prostu CS, troszeczkę fartowne te full auto. No ale co tam, tak? Purple planting. Plant, purple. Purple, co ty tutaj robisz? I zginąłeś, purple. Purple. Purple, co ty zrobiłeś, purple? Dobra, idę sobie zaplantować paczkę. No ten purple to jest jakiś normalnie... Po wojaku, nie? No, jak on chyba po wojaku, kurde, bolek. O, ho, 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 ho. Co to tak gwizdzę? Co to jest? Ta piosenka mi się włączyła. Patrzę, że coś mi tak dziwnie szumi. Dobra, nieważne. Tylko z autoszmatą gra. Co za typol? Co za typol z autoszmatą gra? Nice team, very good. Very, very good. Oj, mleko, mleko, mleko. 1B. One short. A może to nie short? Purple, come on! Oh, nice! Nice team and nice purple! A ty z Polski jesteś? No, normalnie. Jak ktoś się drze przez mikrofon, to na pewno jest z Polski. O, nie mają bota Ernesta. Cześć, bota Ernest. Dobra, lecimy sobie na... Ej, to jest jeden z lepszych meczyków, które grałam solo, bo jak się gra z kimś, to zawsze jest fajnie, bo on jakimś żartem zawsze zarzuci. Dawaj łeb!
O. A to jest jeden. Kurde, ręka mnie swędzi. To jest jeden z lepszych meczyków, które grałem solo, na serio. A to wabik jest, kurde, bolek. Gdzie last? Halo, gdzie last? Nice team. Dobra, to ja sobie powolutku przyszykuję piosenkę zwycięstwa. Dobra, teraz trzeba troszeczkę przyfragować, żeby być tym... O kurde. O, i gościu. I fajnie się tak skakało, co? Jak tam podłoga? Teraz musiałem zrobić chyba Ace'a. To fajnie zrobiłem Ace'a. Dobra, i teraz słuchajcie. Wszyscy teraz piszemy w komentarzu: Mateusz, wbijesz golda, proszę. To teraz będzie taka moc. Goldzik, proszę, goldzik. O, goldzik! Dzięki! To dzięki tobie, ja wiem, że ty napisałeś. Dobra, jaram się, kurde. Czyli jednak grałam na silverów. Szóstki i goldy 2. O kurde, goldzika wbiłem. Ej, Michał! Chodź tutaj szybko! Szybko chodź! Golda wbiłem. Mateusz ma golda!